Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. Dzisiaj zestaw nietypowy, bo pochodzący prosto z Legolandu. Jest to zestaw Nauka Jazdy. A właściwie zestaw Driving School, z tego względu, że nie ma oficjalnej polskiej nazwy, bo te zestawy można kupować w Legolandzie. Ja co prawda w Legolandzie go nie kupiłem, tylko go kupiłem sobie w internecie za chyba 110 zł, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast stwierdziłem, że w sumie nie jest to jakaś taka przesadnie duża cena, jak na zestaw, który mimo wszystko ma bardzo ograniczoną dystrybucję, bo w Lego Shopie czy w Lego Store'ach go nie kupicie, tylko rzeczywiście w Legolandach. Tam znajduje się 209 elementów, co prawda zestaw wizualnie szału nie robi, umówmy się, ale nawiązuje do atrakcji w Legolandach, bo można w Legolandzie nabyć prawo jazdy, kiedy po prostu przejedzie się taki tor z przeszkodami, no i wtedy wydają wam taki dokument. Oczywiście on nie uprawnia was do tego, żeby jeździć po ulicach, ale mimo wszystko jest to bardzo fajna pamiątka. No to witajcie w Legolandzie, zaraz będziemy mogli się przekonać, czy łatwo jest tam zdobyć legolandowe prawo jazdy. Ja w Legolandzie nie byłem, a prawo jazdy mam, bo mój kolega, kiedy był ze swoim synem, to przywiózł mi nawet z moim awatarem, więc jakby to w ogóle była świetna sprawa. Co do samej szkółki jazdy, no to to jest po prostu taki jakby tor i tam sobie po prostu jeździcie, musicie przestrzegać zasad ruchu drogowego i na końcu możecie dostać prawo jazdy, a potem jeszcze możecie iść do sklepu i kupić sobie w Legolandzie taki zestaw na taką dodatkową pamiątkę. Co do zawartości, umówmy się, no to nie jest zestaw, który porywa tym, jak on wygląda, to jest właśnie raczej kwestia takiej pamiątki, która będzie w przyszłości wam przypominać, że na przykład mieliście okazję się tam przejechać i po prostu sobie tymi samochodami pojeździć. Ale co w środku? Zestaw duży nie jest. O, instrukcja zgięta tak na pół. Jeśli chodzi o format, całkiem spory jak na tak mały zestaw. Tak prezentują się naklejki. Myślę, że to jest naklejka, która może was interesować, no bo mamy tutaj napis Legoland, jest tutaj też logo Lego, można to wykorzystać do tego, żeby sobie jakiś taki mini Legoland oczywiście przygotować. Tutaj są te naklejki, które imitują prawo jazdy i szkoda, że oba dokumenty są dokładnie takie same, no bo mamy identyczne zdjęcia. Tu jeszcze fajnie prezentuje się mapa, pozostałe naklejki bardzo drobne, żeby też no, dopasować do samochodu strażackiego oraz policyjnego. No i trzy worki z klockami nieponumerowane. Ja to idę zaraz zamienić na gotowy zestaw i sobie pooglądamy, jak to wygląda. No dobra, mamy to. Myślę, że możemy sobie to po prostu pooglądać z takim podziałem na samochody, a oddzielnie akcesoria i na koniec naturalnie zobaczymy minifigurki. No to co? Na początek samochodziki, które są bardzo paskudne, ale zarazem są bardzo urocze i w sumie nie wiem, jaką decyzję bym podjął, czy bardziej mi się podobają, czy bardziej mnie bawią. No ale okej, sami zobaczcie. Od strony konstrukcyjnej samochodziki są identyczne, one różnią się jedynie kolorami, no bo samochód policyjny jest niebieski, jest oznaczony dwójką, natomiast samochód strażacki jest oznaczony jedynką i został zrobiony w kolorze czerwonym. Ale jeśli chodzi o sam wygląd, to one są dość mocno podniesione, no bo zobaczcie, jak figurki wysoko tutaj mogą siedzieć. Mamy tutaj też na wyposażeniu kierownicę, ale ogólnie rzecz biorąc, to one bardzo mocno kojarzą mi się z jakimiś takimi wagonikami na kolejce górskiej, bo mamy tutaj te barierki, których można by się było trzymać, no ale mimo wszystko steruje się za pomocą kierownic, bo jest to nauka jazdy i sami pomyślcie, czy bardziej są urocze, czy bardziej szkaradne. Naprawdę, sam nie wiem, ciężko jest mi zdecydować, bo mają w sobie coś takiego śmiesznego, ale od strony konstrukcyjnej też są takie trochę brzydkie i tutaj wystarczyłoby dać też serki, żeby to jakoś inaczej wykończyć, a one mają właśnie takie niby tutaj gładkie przejścia, a tutaj są takie dość mocno kwadratowe. No ale zerknijmy na akcesoria. Akcesoria mają jedną zaletę, można je bez obciachu wykorzystać w dowolnym mieście, no bo mamy tutaj sygnalizatory świetlne, mamy znak, który oczywiście pokazuje nam, że mamy przejście dla pieszych i ono w ogóle fajnie zostało zrobione przy użyciu skosów. Co do kolejnego znaku, jest też znak stop, mamy dwa pachołki, jest i słynny instrybutor, więc też można sobie zrobić jakąś taką niewielką stację paliw. No i na samym końcu mamy coś takiego, taki pas zieleni, który został ozdobiony tabliczką z napisem Legoland
oraz taką mapą, która naturalnie ma pokazywać, gdzie mniej więcej co znajduje się w parku rozrywki. Pod kątem konstrukcyjnym znowu dość prosto, ale to są rzeczy, które doskonale znacie choćby z zestawów z LEGO City, więc też wiadomo czego się spodziewać. No to zostały nam tylko minifigurki. A te są cztery i dwójka z nich to dzieciaki, dwójka to dorośli. Jeśli chodzi o dzieciaki, mamy takiego chłopca, który już pokazuje, że zdobył prawo jazdy na tej atrakcji. Jest ubrany w taką bluzę bez rękawów. Dodatkowo mamy również dziewczynkę, która również dostała glade, dzięki któremu może poruszać się po ulicach. Oczywiście tylko w wyobraźni, no bo zapewne jest za mała, żeby w tym samochodziku już sobie wyjechać na normalne drogi. Mamy też takiego pana instruktora w stroju policjanta, ale tak nie do końca, no bo on nie ma takiej typowo policyjnej czapki, ale został wyposażony w lizak. Możecie też zobaczyć, że torsik ewidentnie sugeruje, że jest to policjant. No i mamy jeszcze, zapewne mamy dwójki tych brzdąców, którzy zaraz zdobędą prawo jazdy, która ewidentnie cieszy się z tego, że dzieciaki zaraz ten dokument zdobędą i chce to uwiecznić na fotografii. Co ja mogę powiedzieć na podsumowanie? To jest zestaw, który możecie sobie kupić, czy to przy okazji wizyty w Legolandzie, czy gdzieś po prostu w sieci, tak po prostu na pamiątkę, żeby mieć ten zestaw na półce, nie otwierać go i po prostu mieć frajdę, że macie zestaw, który ma bardzo ograniczoną dystrybucję, no bo umówmy się, czy jest sens go otwierać i składać zestaw, który jest bardzo prosty w swojej formie i dość pokraczny? Raczej nie. No chyba, że macie rzeczywiście te 7+, które jest napisane na opakowaniu, ale wydaje mi się, że akurat w kategorii wiekowej 7+, można zdobyć zdecydowanie ciekawsze zestawy. Ten zestaw w założeniu to jest raczej taki 4-plusowiec z nieco drobniejszymi elementami i bez nadruków, za to z naklejkami. Tak to mniej więcej widzę. No i cóż, chyba powiedziałem absolutnie wszystko. To jest zestaw, który posiada wady, posiada zalety, a największą zaletą jest to, że jest po prostu zestawem w pewnym sensie kolekcjonerskim. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!